Mela? Cześć, kochanie, co ty tu robisz? Wchodź. Mela chce od razu powiedzieć Jankowi, że załatwiła jego mamie pracę. Chłopak musiał ostatnio nagle zmienić mieszkanie, bo tamto zostało zalane. Mela jest tu pierwszy raz. I nawet czynsz jest niższy. No, nawet na dobre wyszło to całe zalanie. Mela? Co ty tu robisz? Ja przyszłam tylko na chwilę. Mam dla pani ten kontakt. Jaki kontakt? No, do tej pary, która szuka opiekunki do dziecka. Udało mi się ich znaleźć. Wow, mamo, fantastycznie. Widzisz, Mela załatwia ci pracę w Krakowie. No, dziękuję. To ja zadzwonię od razu. Halo? Widziałeś, że śmiechnęłaś się do mnie? Chyba pierwszy raz. O Jezu. A ty załatwiasz ten kontakt? No to nie do końca, ja tylko Magda Wolska. Rozumiesz? Pomogła mi. No chyba naprawdę uwierzyła, że ma dobre serce. Bo nie mi się tego nie spodziewał. Miejmy tylko nadzieję, że ona dostanie tą pracę. Dobra, nie cieszmy się za wcześnie. Dobrze, będę za chwilkę. Dziękuję. Słuchajcie, okazuje się, że mieszkają niedaleko. Powiedziałam, zaraz przyjdę, porozmawiamy. To może my pójdziemy z panią? Nie, 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 poradzę sobie. A ty, Janek, poczęstuj Melę ciastem. Jest w brytwance pod ściereczką. To co, mamo? To my trzymamy powodzenia. Kciuki. Dziękuję. Jezu, Mela, słyszałaś? Ciasto! Boże, to jest jakiś przełom. Zasłużyłaś nawet na ciasto. Dobra, módlmy się, żeby dostała tę pracę. Jezu, jak ja cię kocham, jesteś cudowna.